Co to jest przytoka odbytniczo-pochwowa i jakie są jej przyczyny? Przytoka odbytniczo-pochwowa to nieprawidłowe połączenie odbytnicy z pochwą pod postacią kanału o mniejszej lub większej średnicy, przez który gazy i stolec mogą się przedostawać z jelita do pochwy. Najczęstszą przyczyną powstawania przytoki odbytniczo-pochwowej jest urez okołoporodowy. Przytoka może powstać również wskutek radioterapii, chorób zapalnych jelit, choroby Leśniowskiego i Trochna, rzadziej wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, nowotworów pochwy i odbytnicy, urazów, w tym po operacjach ginekologicznych i proktologicznych, endometriozy i innych. Tak często występuje przytoka odbytniczo-pochwowa. Do wykształcenia przytoki dochodzi około 0,5% pacjentek po porodach wskutek powikłań, pęknięcie krocza, infekcja, łok. 10% chorych z chorobą Leśniowskiego i Crohna oraz około 7% pacjentek po napromienianiu miednicy. Jak się objawia przytoka odbytniczo-pochwowa? Do objawów przytoki odbytniczo-pochwowej zaliczamy uchodzenie gazów przez pochwę, częste infekcje dróg rodnych i moczowych. W przypadku większej średnicy przytoki może dochodzić do ucieczki stolca przez pochwę. Objawom może towarzyszyć ból, pieczenie, odparzenia skóry. Co robić w razie wystąpienia objawów przytoki odbytniczo-pochwowej? Przytoka odbytniczo-pochwowa wymaga w większości przypadków leczenia operacyjnego, dlatego w przypadku podejrzenia patologicznego połączenia odbytnicy z pochwą należy zgłosić się do specjalisty. Jak lekarz stawia diagnozę? Po zebraniu wywiadu lekarz bada przez odbyt i pochwę, poszukując cech przytoki. Zleci również badania dodatkowe, takie jak USG przezodbytowe, USG przezpochwowe, rezonans magnetyczny, próba barwnikowa, sprawdzanie przecieku barwnika z odbytnicy do pochwy, biopsja histopatologiczna w celu wykluczenia nowotworu i chorób zapalnych. Jakie są sposoby leczenia? Przytoka odbytniczo-pochwowa bardzo rzadko ulega samoistnemu zamknięciu, najczęściej wymaga leczenia operacyjnego. W zależności od wielkości ubytku chirurg może się zdecydować na proste zszycie przytoki, plastykę od strony pochwy lub odbytnicy, pokrycie ubytku płatem przesuniętym ze zdrowej okolicy, specjalną siatką, a w przypadku dużych przytok wchodzi w grę nawet uzupełnianie ubytku tkankami z innych okolic ciała, np. mięśniem z uda. Zdarza się, że niezbędne jest wykonanie kilku zabiegów, zanim osiągnie się pełne wygojenie. Czasami skuteczne wygojenie przytoki jest niemożliwe z powodu brudzenia stolcem, konieczne może wówczas okazać się wyłonianie tymczasowej stomi, czyli sztucznego odbytu na brzuchu do czasu wygojenia. Stomię taką zamyka się w trakcie kolejnego zabiegu operacyjnego po kilku miesiącach. Przytoki w chorobie Leśniowskiego i Crohna można skutecznie leczyć, podając specjalnie dobrane leki, TZW, leczenie biologiczne. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Rokowanie zależy od wielkości przytoki i przyczyny wyjściowej. Relatywnie trudniej goją się przytoki po radioterapii, co trzeba zrobić po zakończeniu leczenia. Po wygojeniu przytoki należy unikać urazów tej okolicy, zaparć i dbać o należytą higienę okolicy odbytu i krocza.